Siema, tutaj Łukasz Muki-Woźniak i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam krótko o grach książkowych, grach typu Escape Room, zatytułowanych Escape Quest. Escape Quest to dwie gry, Zagarść Neo-Dolarów, utrzymana w klimacie mocno cyberpunkowym, i Poszukiwacze Zaginionego Skarbu, utrzymana mocno w klimacie Indiana Jonesa. Są to gry książkowe, zagadkowe, troszeczkę podobne do tego, co wcześniej może widzieliście na kanale serii gier Dziennik 29. Mamy tutaj gry, w których mamy zagadki, na każdej stronie lub na dwóch stronach jest zagadka i rozwiązanie tej zagadki prowadzi nas na inną stronę. A więc zawsze rozwiązaniem danej zagadki jest liczba, jest jakiś numer i idziemy tam na kolejną stronę, jeżeli nam się tą zagadkę udało rozwiązać. Mamy zagadki, które są związane z różnymi rzeczami, ale zawsze prowadzą do tego, gdzie prowadzi nas na konkretną stronę, i co też jest ważne, na konkretnej stronie jest informacja, skąd powinniśmy byli przyjść. A więc jeżeli nam się wydaje, że odpowiedzią jest 20, zaglądamy 20, przechodzimy ze strony 8, w rogu kartki nie ma liczby 8, to znaczy, że przyszliśmy, nie to odpowiedź. Mamy też tutaj w ramach tych książek podpowiedzi albo rozwiązania, i oprócz samych książek i tej jakby historii i zagadek mamy też tutaj w środku pewne gadżety, które pomagają nam popychać wszystko do przodu. W dużym skrócie tak to wygląda i polecam. A teraz przejdę troszeczkę do opowiedzenia więcej o fabule i o tym, co tutaj się może znaleźć. Nie będę wchodził bardzo w szczegóły, ale może ktoś nie chce znać w ogóle żadnych szczegółów, to może sobie teraz już wyłączyć i po prostu stwierdzić, że polecam, że warto, że jest to fajna zabawa dla jednej osoby, gdzie siadamy, poznajemy historię i rozwiązujemy jakieś zagadki. Ok, Poszukiwacze Zaginionego Skarbu. W środku po obu stronach będziemy mieli do wyciągnięcia dwie zakładki, więc mamy jedną zakładkę, która jest dla nas takim odmierzaniem jakby odległości. Będziemy to wykorzystywali, gdy będziemy się poruszali gdzieś po mapie i na przykład na początku mamy dostęp do samochodu, potem zdobywamy dostęp do łodzi, do samolotu, co sobie tutaj zaznaczamy, i wówczas na mapie odmierzamy, gdzie możemy dotrzeć, i dzięki temu też nieliniowo się poruszamy, tak? Jeżeli dany środek transportu pozwala nam pojechać w kilka miejsc, no to jedziemy tam w różnej kolejności. Z założenia oczywiście chcemy pojechać wszędzie, ale to jest ciekawe, czujemy, że mamy pewien wpływ na to, jak ta historia się odkrywa. Mamy też drugą kartkę, która nam pokazuje, co już przeszliśmy, co zdobyliśmy, no i samą książkę. I teraz tak, czytamy na początku zasady gry, rady, jak w to grać, i wstęp. No i my jesteśmy adeptem eksploracji, tak? I czytamy tutaj dziennik, który znaleźliśmy pani Sary Edson Taylor, tak? Ona jest archeologiem, zostawiła nam tajemniczy list, klucze i już wtedy zaczynamy podróżować. I w pewnym momencie, już Wam pokażę, nie psując za dużo, docieramy właśnie, tak jak mówiłem, do mapy świata i na tej mapie świata będziemy podróżować sobie do różnych miejsc i tam rozwiązywać różne zagadki. Pokażę Wam też jeszcze jedną rzecz małą a propos podpowiedzi i tego, jak to wygląda. Na ostatniej stronie, w obu tych książkach, mamy taką złożoną stronę, którą jak rozerwiemy, tak, to mamy w niej wskazówki i rozwiązania. A więc to też jest ciekawe, po pierwsze nie musimy tego otwierać w ogóle, a po drugie jak już otworzymy, to możemy znaleźć sobie daną stronę, przeczytać wskazówkę dla tej zagadki i popchnąć sytuację do przodu w taki analogowy sposób, nie wykorzystując w tym wypadku aplikacji. To czym te książki różnią się od tego, co na przykład oferował dziennik, to to, że mamy tutaj, nie idziemy po kolei, strona po stronie, a więc przeskakiwanie między stronami nie będzie liniowe, a więc też ta historia jest mniej liniowa. Nie korzystamy z aplikacji, ale też przez to te rozwiązania są zawężone do numerów, tak? do rozwiązań liczbowych, bo zawsze idziemy na jakąś stronę. Zaraz jeszcze kilka zdań o tym, jak to wygląda. Teraz tak, jeśli chodzi o Zagarść Neo-Dolarów, to tutaj mamy troszeczkę więcej rzeczy. Mamy z jednej strony elementy, które są, tworzą razem takie, można je stworzyć, połączyć w takie kółko i sobie obracać nimi tak, ale można po prostu je trzymać tak i w ten sposób sobie odmierzać coś. To nam służy czasami, żeby coś rozszyfrowywać, gdy mamy jakieś kody, może z przesunięciem liter. Mamy też kształty, którymi będziemy czasami coś tam wypełniali, czy kwadraciki, którymi będziemy coś uzupełniać. I w tym wypadku tutaj mamy poszukiwaczy po całym świecie zaginionego skarbu, a tutaj jesteśmy hakerem. Jesteśmy hakerem w świecie, tak jak mówiłem, cyberpunkowym. Jesteśmy w Neo Los Angeles, jest rok 2062, atak nuklearny spowodował spustoszenie, świat jest mroczny, pełen niebezpieczeństw, megakorporacje, cyberprzestrzeń, nowoczesne technologie, wszczepy, implanty, hakerzy, hasła, które są rozwinięte, więc w ten świat jesteśmy wprowadzeni. I to jest fajne, że jesteśmy w ten świat wprowadzeni. Jak słyszycie, to są rzeczy takie odnoszące się do tych, można powiedzieć, typowych wątków pojawiających się na tyle, na ile znam tę tematykę, odnoszących się do właśnie cyberpunku, ale w sposób taki wciąż ciekawy, fajny, prosty, ale przez to, że my jesteśmy tutaj hakerem, to od razu pewne ciekawe rzeczy się dzieją. Więc siedzimy sobie przed komputerem, hakujemy sobie, mama w tym czasie jest podłączona, już zaraz wam powiem, jak to się dzieje, do sieci neuronowej, zbiera tam te tak zwane neodolary, udostępniając swoje moce przerobowe, no a my w tym czasie sobie hakujemy i później zostajemy oczywiście wciągnięci do jakiejś większej grupy czy większej siatki tych hakerów. Więc tak. Kilka uwag. Obie te książki są bardzo fajne. Jeżeli miałbym wybrać jedną z nich tylko, to bym wybrał zdecydowanie Zagarść Neo-Dolarów. Dlatego, że ten temat po prostu, czy klimat tutaj jest delikatnie poważniejszy. No i też jakby bardziej on działa na naszą wyobraźnię, w tym sensie, że nas przenosi do innego świata. I fakt rozwiązywania tych zagadek w przypadku poszukiwaczy zaginionego skarbu oczywiście, że działa, tak? Ale w przypadku bycia hakerem działa to bardziej. Więc gdy musimy gdzieś coś wpisać, gdzieś coś włamać się i coś przejść, no to tutaj to działa zdecydowanie bardziej, jeśli chodzi o sam temat, ale w obu przypadkach jest to oczywiście pewne uproszczenie, gdzie ta historia popycha się do przodu tym, że my robimy jakąś zagadkę i w obu przypadkach to uproszczenie się sprawdza. Tak naprawdę działa to bardzo fajnie, fajnie, że to jest nieliniowe, fajnie, że tu jest całkiem sporo czytania, zarazem elementów wizualnych. Tak naprawdę jedyne dwie rzeczy, które mogą być tutaj problematyczne, może, albo które są pewnym wyzwaniem przez wzgląd na format tych książek, są takie, że po pierwsze te zagadki, które zawsze sprowadzają się do wyników liczbowych, one zawężają troszeczkę to, co się może w zagadce wydarzyć. Z drugiej strony to nie jest zawsze tak, że się wszystko sprowadza do matmy i do dodania czy do przemnożenia, więc te liczby często są w ciekawy sposób przedstawione, ukryte, czasami trzeba więcej niż na jednej stronie coś zrobić, coś dodać, przemnożyć, znaleźć, zauważyć i odczytać kod, bo jest jakby liczba jest zapisana tekstem i ukryta w jakiś sposób. Więc to jest pewne ograniczenie i obawiałem się tego, ale tutaj to działa naprawdę spoko. No i druga kwestia jest też jakby taka, że tych zagadek nie ma tutaj aż tak dużo. Tak? Te książki są fajne, jest z nimi fajna zabawa, ale każda z nich ma około 30-31 naliczyłem zagadek w każdej z tych książek, a więc to też trzeba mieć z tyłu głowy, że rzeczywiście, tak jak tutaj jest napisane, ta zabawa w całości trwa około 3 godziny, żeby całość to przejść, tak sobie wyobrażam. Ja jestem w trakcie obu tych książek, chciałem na bieżąco jeszcze, zanim je przejdę, podzielić się moimi wrażeniami. Ale podsumowując, to nie są zarzuty, to są uwagi, które warto mieć z tyłu głowy. Jeżeli ktoś lubi tego typu rozrywkę, czyli zagadki w gronie jednoosobowym powiązane z historią, to w tym wypadku obie historie są ciekawe, nieliniowe i zagadki angażujące, więc mamy to dokładnie, czego byśmy chcieli. Escape Quest od Egmontu polecam zdecydowanie. Na dzisiaj to tyle. Cześć!